Cześć, witam wszystkich. Moi drodzy, takie małe wytłumaczenie na początek. Wczoraj filmu nie było. Pomału zaczynam się rozchorowywać. Mam już problemy z oddychaniem. No ogólnie ciężko mi jest nawet mówić. Boli mnie gardło, mam dość mocny kaszel. Wczoraj naprawdę nie dałbym mi tak rady cokolwiek powiedzieć. Dzisiaj troszeczkę lepiej, ale nie jest to, co bym chciał. A więc, moi kochani, no tylko dlatego wczoraj nie było filmu. Postaram się oczywiście jutro też wrzucić jakiś film w niedzielę. Oraz, moi kochani, jutro na moim Allegro kończą się aukcje. Także, kto by tam chciał, zapraszam. Link do mojego konta Allegro jest w opisie pod filmem. Także, moi kochani, zapraszam do mojego konta na Allegro, do licytacji. Jeśli ktoś chce, proszę bardzo, zalicytować. Ceny nie są wygórowane. Oczywiście najrzadsze pozycje mają już dość wysokie ceny. Także zapraszam. No. Moi kochani, dzisiaj postanowiłem nagrać film o zestawach monet w pudełkach dla dyplomatów, dla osób powiązane z PRL-em. Te pudełka zazwyczaj były dawane oficjelom z zagranicy, czyli byłego bloku wschodniego, do którego należało sporo krajów. Najczęściej takie pudełka można było znaleźć właśnie na eBayu, gdyż NRD-owscy politycy dość często witali w Polsce, więc takie pudełeczka właśnie otrzymywali dyplomaci, dygnitarze, partyjni, wojskowi. No i pokażę wam, moi kochani, co jest w środku. Jest parę takich pudełek z różnymi rocznikami. I moi kochani, zaprezentuję, pokażę pierwszą po kolei, co tu się znajduje. A więc mamy tutaj, moi kochani, grosika z 49 roku. Możliwe, że jest to właśnie te 116 tysięcy, które zostały wybite w Mennicy Warszawskiej, ale to jeszcze jest do sprawdzenia. I ogólnie jeden grosz był wybity w nakładzie, moi kochani, 400 milionów 16 tysięcy sztuk, 400 milionów wybito w Budapeszcie, a 116 tysięcy sztuk dobiła sobie Mennica Warszawska w 50, tam chyba 7 roku, o ile się nie mylę. Także jeden grosik 49. Naprawdę monety są w pięknym stanie. Teraz mamy, moi kochani, poczekajcie, bo mi troszeczkę to światło tutaj blinduje. Nie mogę wam pokazać tego tak dokładnie. Mamy dwa grosiki z 49 roku. I tutaj mamy 300 milionów 106 tysięcy sztuk nakładu. 300 milionów wybito w Budapeszcie. 106 tysięcy dobiła sobie Mennica Warszawska. Także w latach późniejszych. Także jest to następny nominał, który znajduje się tutaj. Teraz mamy, moi kochani, 5 groszy z... Czekajcie, kurde, tak coś słabo ten telefon skupia. Dobra, 5 groszy z roku 70. Czekajcie, może jeszcze troszeczkę sobie bliżej dam, będzie łatwiej mi później to wam pokazać, sfilmować. Nakład 5-groszówki, nie jest jakiś tam super wygórowany, jest to 20 milionów 95 tysięcy sztuk. Naprawdę wszystkie monety są w stanie menniczym. Teraz weźmiemy sobie 10-groszówkę. 10-groszówka naprawdę prezentuje się jak proof-like, widzicie już taką śnieć. Naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. I 10 groszy, moi kochani, było w nakładzie 38 milionów 844 tysiącach sztuk. Dobra, teraz idziemy do następnej monety. Jest to 20 groszy z roku 70. Naprawdę monety pierwszej świeżości. Oczywiście niektóre już, jak już pokazałem, na przykład te 5 groszy jest w patynce, w śniedzi takiej. No i 20 groszy. 20 groszy jest to nakład 20 milionów 28 tysięcy sztuk.
Naprawdę przepiękny egzemplarz. Teraz pójdźmy sobie do 50 groszówki. 50 groszy z roku 70 i też moneta proflajkowa. Naprawdę wybijane świeżym stemplem. Znaczy proflajkowa. Awers wygląda jak proflajk, a rewers jest standardowym. Choć nie odcina się tu nic, no moneta wygląda naprawdę proflajkowo. I moi kochani, 50 groszy. To już jest taki mniejszy nakład. Jedna z rzadszych 50 groszówek. Tu mamy nakład 3 273 000 wybito tą monetę. Naprawdę bardzo ładna. Teraz mamy złotówkę. Złotówka z roku 70. Jest to piąta najrzadsza moneta, jeśli chodzi o nakład. I moi drodzy, złotówka z 70 roku, jest to nakład 6 016 000 sztuk. Przepiękny egzemplarz. Następnie mamy 2 złote z roku 60 i jeśli chodzi o złotówkę z 60 roku, jest to drugi najwyższy nakład. Mamy tutaj 36 131 419 sztuk monet wybitych. Aczkolwiek w Stanach super, naprawdę można by troszeczkę ponarzekać. Aczkolwiek są dostępne naprawdę bardzo dobre egzemplarze. Także rok 60, moi kochani, jagody. Oficjalnie jabłka. Teraz mamy 5 zł z rybakiem. Jest to także rocznik 60 i proszę zobaczyć, jak ona się pięknie prezentuje. I nakład, moi kochani, tej piątki z rybakiem jest to 16 300 881 sztuk. Rewelacyjny egzemplarz, nieobiegowy. Naprawdę cud, miód i maliny. Acz majątku na tym na pewno nie zbije. No i mamy teraz, moi kochani, naprawdę bardzo pięknego kościuszkę z roku 70. Moneta delikatnie przesiedziała w patynie, ale ona wygląda dosłownie jak moneta lustrzana, co właśnie wam prezentuję. I 10-złotówka właśnie z kościuszko. Jest to nakład 13 783 000 egzemplarzy wybito. Także, moi kochani, i po co ja wam to pokazuję i po co wam to mówię? Takie zestawy naprawdę można zdobyć, aczkolwiek ciężko. Dużo osób, które posiadały takie coś, z rzadkimi rocznikami monet, najczęściej robiły w ten sposób, że po prostu je powyciągały i posprzedawały. Widziałem aukcję na OneBit, gdzie z całego kompletu zostały tylko 3 monety. Grosz, 2 i 50 groszy z 57 roku. I chciałem wam, moi kochani, pokazać, jak się ceny takich właśnie zestawów wahają. I zaczniemy, moi kochani, od najtańszego. Aczkolwiek teraz, jak wam się to wyświetla, monety na pewno zostały podmienione na młodsze roczniki, gdyż dokładnie z tego pudełka powinny wyjść monety, które są monetami z najwcześniejszych lat bicia. Także tak jak wam właśnie się wyświetla, no, tak jak widzicie, moi kochani, jest nawet w opisie 1 grosz 49, 2 grosze 49, 10 groszy 74, gdzie już 10 groszy powinny być z innego rocznika, 20 groszy z 75, 50 groszy, 50, 1, 2 i 5 złotych z roku 74. Do tego jest 2 razy 10 złotych z 59, Kopernik i Kościuszko. Cena wywoławcza, moi kochani, 200 złotych,
a zestaw ten w pudełku sprzedał się za 354 zł. Także no, ktoś przykombinował, podmienił sobie po prostu monety i tak to chciał sprzedać i sprzedał. Następnie mamy inny zestaw, już podobny do mojego, tylko że z późniejszych lat. Jak widzimy, mamy tutaj mapkę, mamy tutaj rybaka, mamy Kopernika, 2 złote, no i roczniki. Zauważmy, że tutaj jest 74, Kopernik jest 67, 2 złote z jagodami 72, 1 złoty z 71 i reszta monet praktycznie 7,5, 6,9, 7,1, 7,2 i grosik. Grosik jest z 49 roku. I moi kochani, taki zestaw, cena wyławcza 200 zł, a zestaw sprzedał się za 1180. Tu już akurat, jak widać, nie było kombinowane. Taki zestaw, to pudełko jest dosłownie podobne do mojego pudełka, więc tutaj raczej nie widzę, żeby było kombinowane. Teraz przejdziemy do następnego pudełka. I teraz, moi kochani, bardzo przyjemne pudełeczko z monetami menniczymi. Zestaw prezentacyjny monet pierwszej emisji z 49 roku. I wszystkie monety, jak widzicie, są podwójnie włożone do tego pudełka. Więc mamy dwie 50 groszówki, tak, dwie groszówki, dwie dwugroszówki, dwie pięciogroszówki mosiężne, nie mosiężne, przepraszam, z brązu. Mamy 10 groszówki, 20 groszówki, 50 groszówki i złotówkę z 49 roku. Bardzo piękny zestawik. No i moi kochani, cena wywoławcza 600 zł za ten zestaw, a sprzedał się za 1652 zł. No i teraz oczywiście na koniec pokażę Wam najdroższe pudełko, które zostało sprzedane. Widzimy teraz opis, piękny zestaw monet PRL po dygnitarzu. No i moi kochani, tu jest naprawdę grubo, gdyż wszystkie monety są monetami z pierwszych bić. Nie chodzi mi tutaj na przykład o rok 49, tylko o rok 57, na przykład złotówka tu jest. 2 złote z 59 roku. No piątka już jest tak samo jak u mnie z roku 60, ale Kopernik i Kościuszko są z roku 59, gdzie są bardzo pięknie zachowane. No i moi kochani, 20 groszy z 57 roku, bardzo rzadki nominał, egzemplarz i rocznik, no i 50 groszy z roku 57. Reszta monet, grosz 2 i 10 są z roku 49, więc naprawdę piękny zestaw tych monet. No i cena, moi kochani, cena wywoławcza 2000 zł. Ten zestaw poszedł za 8740 zł, także jeśli ktoś ma z Was, moich widzów, takie pudełko i złotówka, która tam się znajduje, jest minimum z tego 57 roku, naprawdę warto się tym pochwalić. Jeśli ktoś takie coś oczywiście posiada, zapraszam do kontaktu ze mną poprzez grupę, wystawiając zdjęcia, pochwalić się takim właśnie pudełkiem. Szukam jeszcze takich pudełek, no ale jest z tym problem, gdyż naprawdę polscy dygnitarze, polscy politycy PRL-u nie dostawali takich zestawów, tylko osoby, które przyjeżdżały z zagranicy. Dobra, moi kochani, jeszcze tutaj tak na szybciutko zajrzyjcie do opisu pod filmem, zerknijcie, moi kochani, do sklepu esnumizmatyka.pl. Za niedługo parę nowych towarów wejdzie od esnumizmatyka. Ewentualnie już mogły wejść, nie sprawdziłem tego przed nagraniem. No i kod rabatowy w wysokości 10%, który ja Wam tutaj oferuję, Rostek 2023. Do wykorzystania ten kod jest do końca roku i jest przede wszystkim wielokrotnego użytku. Także zapraszam do zakupów w tym sklepie. Okej, okay, moi kochani, to teraz zwracam się do osób, które oglądają moje filmy, a jeszcze się nie zdecydowały zasubskrybować. Zapraszam do subskrypcji. Moi kochani, nadal jest to 60% osób, które nie subskrybują mojego kanału, a oglądają u mnie te filmy, które nagrywam. Także zapraszam do subskrypcji. No i moi kochani, tutaj chciałbym jeszcze podziękować moim subskrybentom za komentarze, za lajki pod filmami.
za to, że w ogóle jesteście, oglądacie to, że jesteście na czatach. No i po prostu chciałem Wam podziękować oraz dziękuję moim 4 wspierającym mój kanał za wsparcie. Także jest to teraz na tyle. Dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.